magicznym hasłem tego filmu jest prawo Confutur, czyli taka ustawa 158-01, która pozwala w sposób legalny nie płacić podatków w Dominikanie lub je znacząco obniżyć. Z tego filmu dowiedzą się Państwo o tym, jak podatki zminimalizować, w które elementy inwestycji można zoptymalizować, to może aplikować do tych zwolnień, czy chodzi tylko o inwestorów instytucjonalnych, duże firmy, deweloperów, czy również prywatne osoby mogą skorzystać na tym, że Dominikana wprowadziła już lata temu prawo Confutur, takie zachęcające do inwestowania, a takich praw na przykład w basenie Morza Śródziemnego nie ma. I tym Dominikana się wyróżnia. Zapraszam gorąco do tego wideo. I jedna z ważniejszych rzeczy, mili Państwo, tak na samym początek. Jeśli nie subskrybujecie tego kanału, a większość naszych oglądających tego nie robi, to bardzo, bardzo prosimy o zmianę postawy, kliknięcie subskrybuj, bardzo nam pomoże ten kanał rozwinąć. I jeśli jesteście Państwo zadowoleni z naszych filmów, przynieśliśmy Państwu wiedzę o inwestowaniu, to będziemy tym bardziej wdzięczni za subskrypcję. Przyjrzymy się dzisiaj prawu Confutur, wymyślone przez Ministerstwo Turystyki, Consejo de Fomento Turístico, czyli taką Radę Promocji Turystyki. Dzięki niemu możemy skorzystać z takich udogodnień jak zwolnienie z podatku od nieruchomości, od zysków kapitałowych, od sprowadzanych materiałów budowlanych, od wielu, wielu innych podatków. Świetna okazja do zrealizowania po prostu marzeń o nieruchomości w Dominikanie, o budowaniu tutaj inwestycji deweloperskich, a jednocześnie, no cóż, oszczędzanie w jakimś sensie, o tym, żeby ten majątek, który myśleliśmy, że będziemy musieli go spożytkować na inwestycje, on może być znacząco mniejszy, a wpływy czy przychody z późniejszych najmów zwiększyć. Korzyści prawa Confutur. Cała lista zachęt jest dla inwestorów prywatnych, inwestorów instytucjonalnych, bym powiedział, czy dużych firm. Natomiast jednym z najważniejszych dla inwestorów indywidualnych jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Inwestorzy korzystający ze zwolnienia tego podatku IPI na okres 15 lat tego podatku płacić nie muszą. Mówię tu o podatku 1%. Dzisiaj to jest podatek od nadwyżki mniej więcej 168 tysięcy dolarów. To jest niespełna 10 milionów pesos. To oznacza, że przez półtorej dekady tego 1% powyżej tej kwoty tego podatku płacić Państwo nie muszą. Często pytacie Państwo nas o to, jak uniknąć podatków i właśnie Confutur daje taką możliwość również przez drugi z punktów, czyli 3% transferowy podatek, tak to go nazwijmy go roboczo, czy coś takiego jak w Polsce PCC, czyli ten podatek od czynności cywilnoprawnych, nie zapłacą go Państwo, jeśli kupią nieruchomość, która będzie, mówiąc tak kolokwialnie, objęta prawem Confutur. Pytajcie nas Państwo o to. My oczywiście będziemy również o tym mówić i te nieruchomości sugerować. Jest to znacząca oszczędność, bo 3% od na przykład popularnej inwestycji na poziomie 300-400 tysięcy dolarów to jest kilkanaście tysięcy dolarów w skali tej inwestycji. Niemniej istotnym od poprzednich ulg jest amortyzacja kwoty netto inwestycji do 20% w każdym roku do maksymalnie 5 lat. No, dzięki temu inwestorzy mogą jakby stopniowo rozliczać wartość nieruchomości w swoich kosztach, co jakby dodatkowo obniża tą podstawę opodatkowania i zwiększa wymiernie korzyści finansowe. Super istotnym z mojej perspektywy jest jakby fakt tego, że wszystkie te nieruchomości są objęte jednym rejestrem, czyli jakby mogą Państwo sprawdzić, które nieruchomości mają te korzyści. Taki rejestr, taka jakby dodatkowa warstwa ochronna dla inwestorów, zmniejszające ryzyko związane z zakupem. No i inwestycje znajdujące się w tym rejestrze są bardziej monitorowane, weryfikowane pod kątem spełnienia wszystkich wymogów prawnych. Słowo o zwolnieniach z podatków na materiały budowlane i przeróżne usługi. Jakby Confutur oferuje zwolnienie z podatku na materiały budowlane i wiele, wiele innych elementów związanych z budową, na renowację nieruchomości.
no co znacznie obniża koszty realizacji projektów budowlanych. To oczywiste, że po prostu będą wymierne korzyści finansowe płynące z szeregu tych zwolnień. Inwestorzy, korzystając z przepisów tej ustawy, są całkowicie zwolnieni z podatku dochodowego przez okres 10 lat od zakończenia budowy i wyposażenia jakby inwestycji. Jakby zwolnienie obejmuje również podatki od zysków kapitałowych i wszystkie inne generowane przez inwestycje. Nie bez znaczenia są zwolnienia z podatków importowych. Ustawa przewiduje zwolnienia z podatków, powiedzmy ten VAT, czyli IDBIS, na maszyny, urządzenia, materiały, meble, niezbędne do budowy i wyposażenia inwestycji turystycznych, należy o tym pamiętać. No i dzięki temu inwestorzy naturalnie mogą zaoszczędzić znaczne kwoty. Także warto pytać o te zwolnienia i zainteresować się prawem konfotury. Kolejną rzeczą jest to, że ustawa zwalnia inwestorów z podatków lokalnych. Lokalnych, krajowych, wszystkich tych związanych z powstaniem firmy, ze zwiększeniem kapitału, różnych opłat transferowych, opłat za plany budowlane, studia, nadzory. No, elementy, które zwiększają koszty operacyjne inwestycji, są na pewno przy konfoturze obniżone. Zabrania się jednocześnie ustanawiania nowych opłat, podatków i akcyz w okresie, w którym wydane było konfoturę. I warto wspomnieć, że w ubiegłym roku było 42 takie projekty na kwotę powyżej 1,5 miliarda dolarów. Kto może skorzystać z prawa konfotury? Jakie są wymagania jakby dla lokalnych i zagranicznych inwestorów? Na tych wszystkich zwolnieniach podatkowych korzystają przede wszystkim inwestorzy, czy tak było kiedyś, w obiekty hotelowe, resorty all inclusive. Trzeba to powiedzieć, i to jest bardzo ważne, że również dużo zwolnień podatkowych jest w momencie, w którym chcemy rewitalizować, remontować obiekty, ale przede wszystkim te, czy jedynie te, które ten remont obejmie powyżej 50% powierzchni takiego resortu. Jakie jeszcze bardziej typowe, mniej typowe obiekty mogą wejść w to prawo konfotur przy odpowiednim umocowaniu? Wszystkie związane z szeroko pojętą turystyką. Obiekty sportowe, sale kongresowe, targowo-wystawiennicze, parki rozrywki, wszystkie budowy związane z eksploatacją parków przyrody chociażby, cała infrastruktura portowa, morska, inwestycje w przystanie jachtowe, to wszystko może podlegać pod prawo konfutur. Wszyscy przyszli właściciele pól golfowych, obiektów sportowych, o których już może wspominałem. Ale dobra, jak zarejestrować taki projekt konfutur? Przede wszystkim warto wynająć prawnika. Zaufajmy profesjonalistom, natomiast sama rejestracja no nie jest jakoś tak wybitnie trudna, ale my zawsze zachęcamy, żeby w Dominikanie Polacy sięgali po ekspertów w kwestiach prawnych przy tego typu przedsięwzięciach. Trzeba pamiętać, że wszystkie nasze pomysły na inwestowanie wymagają spełnienia długiej listy kryteriów. Sumowując, prawo konfotur 158/01 jest dostępny dla szerokiego grona inwestorów, Polaków również, którzy chcą kupić nieruchomość. To jest może najważniejsza informacja z tego wideo. Sporo wymagań formalnych, jeśli chcemy budować, jeżeli chcemy być inwestorami, budować na przykład hotel. Natomiast bardzo łatwo korzysta się, jeśli jest się tym odbiorcą końcowym, czyli kupuje się apartament, kupuje się dom w ramach pewnej inwestycji, która wystarała się o objęcie prawem konfotur i możemy korzystać ze wspomnianych na początku wideo zwolnień podatkowych 1%, 3% i amortyzacja 20 przez 5 lat. Mili Państwo, jeśli zastanawiacie się nad nieruchomością w Dominikanie z konfotur lub bez konfotur, zdecydowanie warto. Sam Excel podpowie Państwu wynik tego dodawania podatków, które tak na końcu później obniżą rentowność inwestowania. To oczywiście to nie jest zawsze tak, że nieruchomości konfotur będą lepsze niż te bez, ale ten nadzór ze strony Ministerstwa Turystyki może być pewną gwarancją, że płaty dla dewelopera, który buduje zgodnie z konfotur, mogą być pewniejsze, to inwestowanie może być pewniejsze.
i wyszukujmy tych nieruchomości. Pytajcie Państwo o nieruchomości ze zwolnieniami podatkowymi. My będziemy to weryfikować, jakie są szanse, bo deweloper na etapie budowy de facto tylko wnioskuje. Musi nieruchomość przejść badania, przejść pewne kontrole, przejść weryfikację po zbudowaniu, po takim pozytywnym monitoringu. Przyznawane są te wszelkie podatkowe dla Państwa jako odbiorcy końcowego zyski. Także zapamiętajcie Państwo, że żeby legalnie dominikanie podatków nie płacić, szukajcie w internecie prawa konfutur. Co jest dobrą informacją tak na koniec tego wideo, to że bardzo wiele nieruchomości, które Państwu oferujemy, ma to objęcie konfutur, jest pod tym prawem konfutur, bądź stara się o uzyskanie i jest na dobrej drodze. Także przede wszystkim Państwo pamiętajcie o tym, żeby nas o to zapytać, czy dana nieruchomość ma konfutur. My oczywiście staramy się zawsze to uwzględniać, ale nie wszystkie mają. Także żeby legalnie płacić mniejsze podatki, sami postarajmy się o to, jeżeli będą Państwo z jakiegoś powodu indywidualnie szukać, bo to nie jest takie oczywiste, że nieruchomości Punta Cana, Baja Ibe, Dominicus budowane przez dewelopera mają te zwolnienia. Warto o to pytać, bo to są wymierne korzyści finansowe dla Państwa. Jeśli podobało się Państwu to wideo, nasze dzielenie się wiedzą, w tym przypadku o podatkach, o tym jak zaoszczędzić, warte jest subskrypcji. Będziemy bardzo wdzięczni, żeby po obejrzeniu tego filmu kliknąć subskrybuj. To nam bardzo pomoże w rozwoju kanału. I cóż, dzięki temu możemy rozwijać się i być coraz lepsi również dla Państwa. Dzięki serdeczne. Dowiedz się, dlaczego Dominikana może być dobrym pomysłem na zakup nieruchomości inwestycyjnej. Obserwuj nasz profil po więcej takich treści. Kasa Dominikana. Pomagamy w zakupie nieruchomości.